Dzisiaj coś do serii Old School i do serii dworcowej, bo znajdujemy się właśnie na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Po jednej stronie jest pasaż, gdzie zjeść można albo KFC, z tego co pamiętam, albo McDonalda. Chyba nawet znajduje się tam bar orientalny, ale ja z czymś innym, bo po drugiej stronie jest taki lokal ze słodkościami i można sobie zjeść hamburgera za dyszkę. Ja już kiedyś to odkryłem i wrzucałem na TikToka. Dzisiaj postanowiłem, że zrobię reckę, bo materiały z jedzeniem, tak jak kiedyś, 20 czy 30 lat temu, niosą się zawsze bardzo dobrze. Tutaj zamówione, czas oczekiwania 3 minuty i muszę przyznać, że dzisiaj wygląda to trochę biedniej. Nie nawet porównując do innych miejsc, do tego jak dostałem, jak byłem tutaj po raz pierwszy w tym lokalu właśnie. Jak ktoś ciekawy, to jest to ten punkt, jak się wchodzi od strony ulicy Lubelskiej. Hamburger za dyszkę typu pies pomielony razem z budą, ale tak się kiedyś właśnie jadło. Droga młodzieży i nie tylko. Na dworcach, no i właśnie nie tylko na dworcach. Teraz to już zanika, ale jak widać dalej można gdzieniegdzie znaleźć oldschoolowego hamburgera. Bardzo gorący, przygotowywany w mikrofali, kotlet najtańszej jakości, jak takie pakowane po 10 czy więcej sztuk w marketach. Te za parę złotych, ale to właśnie urok dawnych czasów, jak nie było dostępu do lepszych produktów. Sos łagodny, o deczko wpadającej w pomarańcz barwie, był taki lekko słony, na plus, że znajdowała się tam papryka. Bułka nie była chrupiąca, a bardziej miękka, tak jak kiedyś zamawiałem na dworcu w Małkini, tam pewnie tak i pewnie tutaj potraktowana mikrofalą na początku jest taka miękka, a jako stygnie to szybko twardnieje. Podsumowując, wygląda to słabo i smakuje też nie dużo lepiej. Ładniej można by to podać, jak na przykład w ostatniej wrzutce z Gorzowa Wielkopolskiego, ale pewnie trzeba by podnieść cenę, bo to kosztowało dychę, a tam 13. W ten czas można by to wypełnić bardziej kolorowymi warzywami i dla oka, i dla smaku byłoby to zdecydowanie na plus, a dzisiaj zostawiam taką ocenę 3 na 10, bo to będzie chyba uczciwa ocena. Pozdro!